witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu z Państwem. Jako porozumienie samorządowe, Państwo doskonale już o tym wiedzą, organizujemy w niedzielę 19 listopada turniej charytatywny. W tym roku przypominamy, że gramy dla Mariusza, ale dzisiaj chcielibyśmy bardzo serdecznie przywitać na tym spotkaniu postać niezwykłą, postać ze świata sportu, Panią Małgorzatę Żyłkę. Witamy serdecznie. Spotkań w reprezentacji Polski. To mówi samo za siebie. Co Pani Małgorzata obecność robi tutaj, to może za chwileczkę powie o tym sama, ale w tym momencie chciałem przekazać głos dla prezesa stowarzyszenia, Pana Krzysztofa Lisa. Szanowni Państwo, to nasza szósty turniej charytatywny. Zawsze staramy się, żeby było wiele osób nas wspierających. Dla nas to wyjątkowe szczęście, wyjątkowa obecność Pani Małgorzaty. 20 lat w reprezentacji Polski. Kiedy zajrzałem do Wikipedia, to było tam tak dużo, że więcej niż już o Pani było napisane. Więc w tych dziedzinach sportowych na pewno to Pani Małgorzata to jest wybitna osoba, wybitny sportowiec. Ja cieszę się ogromnie, że mamy tą szansę, aby Panią Małgorzatę tutaj gościć. Również zakończyła swoją karierę w 2015 roku, natomiast też prowadzi jako osoba, jako były sportowiec wiele niesamowitych akcji wspierających różnego rodzaju inicjatywy. Jest ambasadorem promocji związanej z AIDS. Również prowadzi też działalność w zakresie dawców szpiku kostnego, a więc w jaki sposób przenikamy się z tym, co jest związane z naszą działalnością. Mam przy sobie tutaj piłkę, mam nadzieję, że Pani Małgorzata na koniec naszego spotkania zechce złożyć swój autograf. I ta piłka Pani Małgorzata pójdzie za dobrą kasę, tak abyśmy mogli wesprzeć Mariusza, który potrzebuje ludzi dobrego serca. A Pani dzisiaj jest z nami i jest osobą dobrego serca. Pani Małgosiu, bardzo proszę. Ja witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło tutaj być w Waszym gronie. Dziękuję za zaproszenie. Zawsze jestem oczywiście za takimi akcjami i chętnie pomagam. Musimy sobie pomagać, bo generalnie no, nie wiadomo, jak to życie nam się każdemu może. Różne są przypadki, tak? Mariusz, słyszałam różne historie, więc zachęcam wszystkich, żeby sobie nawzajem pomagać. No, w takich przypadkach jeszcze bardziej, więc przekazuję tą piłkę, jeszcze mam dwie koszulki, tak samo przekażę na tą akcję. No i życzę jak największych środków, życzę cierpliwości mamie przede wszystkim w rehabilitacji, ponieważ tutaj najważniejszą osobą jest mama, która się zmaga z tym problemem na co dzień. Więc wszystkiego dobrego i dużo cierpliwości, a my będziemy walczyć, żeby były jak największe środki dla Mariusza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, mamy piłkę, mamy dwie koszulki od Pani Małgorzaty, ale zapewniam, że to nie tylko to. Mamy również wiele innych przedmiotów, które już w niedzielę będą do zlicytowania przez Państwa. Niedziela, godzina 10, hala sportowa przy ulicy Wiatrażnej. Czekamy na Państwa. Ale można przyjść o 11, o 12, o 13, o 14. Zapraszamy wszystkich tak, abyśmy mogli faktycznie skorzystać z tej możliwości dołożyć swój mały głosik do rehabilitacji Mariusza. Serdecznie zapraszam naszego gościowi, szczególnie bardzo dziękujemy za piłkę i ufamy, że ona będzie tym też głosikiem w całym tym naszym przedsięwzięciu, który zwie się turniej charytatywny w piłkę siatkową. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.